Witam. Szybkie przemyślenie ze sklepu. Dzisiaj kupiłem, jakbym miał dużo miejsca, to tak stwierdziłem, a kupię sobie kominek, prawda? Proszę. Tak. No tutaj jeszcze świetny telefon z myszką Miki, kolekcjonerski. Ale co mi się do głowy? Oglądałem ostatnio dużo kanałów, między innymi Balt mi podsunął pewien pomysł. Balt TV, jakbyście jeszcze nie oglądali chłopaka, bo robi dobre filmy. I on tam mówi, taki ciekawy wniosek wysunął, że państwa prześcigują się w temacie, żeby zbudować AI, nie? Sztuczną inteligencję, czyli im lepsze komputery, o to chodzi dokładnie. A na innych kanałach okazało się, że ktoś tam podsunął takie hasełko, że sztuczna inteligencja to nie jest technologia, to jest rasa. I dało mi to do myślenia. Jak rasa? Przecież to ludzie tworzą sztuczną inteligencję. No tak, ale jeżeli jakaś rasa podsunęłaby ludziom pomysł, jak stworzyć dla siebie środowisko, w którym by się obracała, to dlaczego by nie? Dlaczego miałaby to nie być rasa? Ostatnio poszedłem troszeczkę w kierunkach bardzo ekstremalnych dla niektórych, ale stwierdziłem, że muszę na to, co się dzieje naokoło mnie, patrzeć z wielu perspektyw i dlatego też dopuszczam do siebie przeróżne teorie i poparte faktami niekoniecznie, po to, żeby poszerzyć swój sposób myślenia i postrzegania tego, co się dzieje naokoło nas. No ale jeżeli by podejść do tej sytuacji, która się dzieje bardzo teorio spiskowo, no to zaczyna się robić ciekawie i wszystko zaczyna się składać do kupy. Dobra, powiedzcie mi, co myślicie na temat tego, że sztuczna inteligencja to jest rasa. Pozdrawiam.